Tak sobie przechodziłem, ale się zatrzymałem, bo to będzie tak zwany odcinek przechodni. Zapraszam. Mój drodzy, odcinek się będzie składał z dwóch części. Pierwsza będzie zupełnie całkowicie bezsensowna i niepotrzebna, a druga będzie trochę mniej bezsensowna i niepotrzebna. Jeżeli ktoś by chciał jednak czegoś sensownego posłuchać, to trzeba sobie wskoczyć do mniej więcej tej minuty, bo tam będzie jedyna sensowna rzecz w tym odcinku. A jak ktoś chce posłuchać tej drugiej rzeczy, która jest taka trochę bardziej informacyjna, to niech sobie, nie, to tu, niech sobie wskoczy do tej minuty, bo tam też będzie trochę więcej sensu. Jaka będzie pierwsza część, ta zupełnie bezsensowna? Otóż, moi drodzy, to będzie, tak jak się to zorientowaliście może po tytule, tak zwane katolskie zapytaj beczkę. Już mówię, o co chodzi, dla tych, którzy nie wiedzą. Lata temu, jak jeszcze byłem duszpasterzem beczki, beczka to jest takie duszpasterstwo akademickie w Krakowie, trafiłem kiedyś w internetach na taki program Zapytaj beczkę. I sobie pomyślałem, o matko, ktoś się podszywa pode mnie i coś tam robi z beczką w internecie. Okazało się, że to jest taki dziwny program, którego ja trochę nie rozumiem. W sensie prowadzi go Krzysiu Gonciarz, który w ogóle jest super. W sensie Krzysztof Gonciarz robi fantastyczne vlogi. Uważam, że w polskim internecie to jest jedna z najlepszych rzeczy. Ale nie wiem, czemu Krzychu robi te Zapytaj beczkę, bo to jest bezsensowne. W takim sensie nie lubię tego, bo tam jest dużo wulgaryzmów i w ogóle takiego obrażania. I jest trochę mało śmieszne. Ale oglądałem to kiedyś i to jest taki program, który się składa z samych komentarzy. W takim sensie Krzychu czyta komentarze. I postanowiłem, że zrobię taki odcinek, dlatego że napisaliście pod tym ostatnim odcinkiem vloga, tym z niedzieli, jakieś, nie wiem, chyba z 4000 komentarzy już. I po prostu raz, że tego się nie da czytać, a dwa, że trzeba coś z tym zrobić. Dlatego trochę poczytałem. W ogóle są super. Oczywiście wiecie, że ja żartuję, bo to są ekstra komentarze. Napisaliście fantastyczne historie swoje. I chciałbym po prostu zrobić takie trochę Zapytaj beczkę. To nie będzie oczywiście Zapytaj beczkę, ale chciałbym trochę tych komentarzy przeczytać. Tak dla fanu i tak, żebyście się zobaczyli, co tam wypisujecie w internetach. Więc mówiąc krótko, zapraszam teraz na serię zupełnie bezsensownego czytania komentarzy i komentowania komentarzy, które do niczego nie będzie prowadziło prawdopodobnie. Witajcie, mam na imię Mateusz, mam 19 lat i jestem z Wrocławia. W październiku rozpoczynam drugi rok seminarium duchownego. Na Languście jestem już długo, wszystkich pozdrawiam, jeśli to czytasz, to się uśmiechnij. Odpisuje Monika. Hej Mateusz, dobrze, że jesteś. Chciałbyś się poznać lepiej? Napisz, chętnie poznam przyszłego duchownego. Mój e-mail i tak dalej. Monika, nie wchodzimy w znajomości z lerykami. A ty Mateusz? Dobra rada. Ratuj się póki możesz z tego seminarium. Intia Enfi Adam Ty. Albo to jest kosmita, albo niech mi ktoś wytłumaczy, o co chodzi w tym wpisie. Hello? Nie znam was ludziska, ale kocham tą kanapę i mógłbym tu siedzieć cały czas, ale czasami trzeba wstać. Ojcze Adamie, jakbyś się znalazł w PNG, to zapraszam. Co to jest kurde PNG? Najpierw myślałem, że to jest taka ta firma, taka co to prąd robi, nie? Tylko to jest jakoś inaczej. PGE, czy jakoś tak. Potem myślałem, że to jest może, nie wiem, jakiś skrót od Pisma Świętego. I dopiero potem se zaczaiłem, to długo trwało w ogóle i ktoś mi to w ogóle chyba jeszcze pomógł, że PNG to jest Papua Nowa Gwinea. Szymon, przyjadę, obiecuję, będę w Papui Nowej Gwinei. Znajdę cię tam. Czekaj, szczesz się. Więcej komentarzy niż polubień. No właśnie. Kochani, ja wiem, że normalni wszyscy youtuberzy zawsze tam pokazują, róbcie łapki w górę, lajkujcie i tak dalej. Ja tego nie lubię w ogóle, to są takie żebrolajki, nie? Ale w ogóle słuchajcie, to teraz będą takie żebrolajki. Wiecie co, to jest w ogóle ważne, jak tam te kciuki dajecie tak albo tak, w ogóle to już tam jak tam chcecie. I jak jest dużo komentarzy, wiecie, bo to się wtedy rozchodzi. W takim sensie to do ludzi może dotrzeć wtedy. Im więcej tam jest aktywności, tym bardziej się po YouTubie rozchodzi. A słuchajcie, warto, żeby się rozchodziło. Mówiłem tą historię pewnie już kiedyś, ale dlaczego warto, żeby się rozchodziło? Chłopak taki kiedyś napisał maila do mnie. Ojcze, całą noc szukałem porno w internecie i w pewnym momencie mi się pokazało w polecanych taki filmik Zakochany skazaniec. Pomyślałem sobie, pisze ten chłopak, będzie niezła jazda. Otworzyłem, a się okazało, że są rekolekcje ojca i obejrzałem wszystkie odcinki, całą noc siedziałem, a rano poszedłem do spowiedzi. Dlatego to jest ważne, żeby się pokazywało w polecanych. W polecanych się pokaże, jak zalajkujecie, wpiszecie komentarz i zrobicie jakąkolwiek aktywność. Więc zróbcie. Dobra,
żebro like. Cześć, mam na imię Karolina, ale wszyscy mówią na mnie owca z powodu burzy loków na mojej głowie i totalnego nieogarnięcia. Mam całe 20 lat, niecałe 20 lat, mieszkam w Krakowie, gdzie od roku studiuję położnictwo. Ojca Adama zaczęłam słuchać jakieś 6 miesięcy temu i to była najlepsza decyzja w moim życiu. Tak, to prawda. Karolino, to jest najlepsza decyzja w Twoim życiu, ale chciałem o czymś innym. Bardzo mi się podoba stwierdzenie, że mam burzę loków na mojej głowie i totalne nieogarnięcie. Poza tym to, że na Ciebie mówią owca, tak? Mówią na Ciebie owca. Tu sobie możecie luknąć. Fenomenalna kapela owca. A najważniejsze jest jedno. Położnictwo. Gdybym miał kiedyś żonę, to bym szukał wśród położnych. Dlatego, że położne to są najfajniejsze kobiety świata. Wszystkie inne, proszę się nie obraźcie, ale po prostu położne absolutnie mnie rozbrajają. Jestem bezbronny wobec położnych. Cześć! Kocham Was, ludzie! Adaś, dobrej podróży, dobrze tutaj na tej kanapie, do zobaczenia i uściskania. Marta Kosakowska. Marta, znacie Martę? Marta to jest Marika. Mamy z Mariką cudowne zdjęcie, które sobie możecie oblukać. To jest tak zwane zdjęcie z okładki magazynu Pies i Koń. Bardzo Marta pozdrawiam. Hej, 28 lat, zielona góra, imię moje. Odrzucona, niechciana, zazdrosna, skrępowana, nadwrażliwa. Chciałabym wstać z kanapy, na której od zawsze siedzę sama i na której nikt się ze mną nie siada, ale trochę nie wiem, dokąd miałabym iść. Marti, mam dla Ciebie genialną odpowiedź. Otwórz sobie koniecznie 62 rozdział Księgi Proroka Izajasza, 4 werset. Tam się wszystkiego dowiesz o tym, co właśnie napisałaś. Ja również bardzo chętnie usiądę sobie obok Was na kanapie, a na imię mam Julia, mam 19 lat i już za niedługo będę do Was pisała z Poznania. Czas na studia nadszedł i mam nadzieję, tari. Czytam komentarz, bo jest Poznań. Wiecie co, u nas się w zakonie Poznań traktuje jako poligon kaznodziejski, dlatego że mówią, że jesteś genialnym kaznodzieją. Jak pojedziesz do Poznania, wyjdziesz na ambonę, opowiesz dowcip i jeżeli chociaż jedna osoba w kościele, jedna jedyna, w trakcie tego dowcipu zrobi mniej więcej tak, czyli się spróbuję uśmiechnąć, to jesteś bogiem kaznodziejstwa. Pozdrawiam wszystkich poznaniaków, bardzo lubię Poznań. No to ja też. Mam na imię Michał i mam fajne playlisty, których nikt nie chce subskrybować. To jest naprawdę jeden z najbardziej desperackich tekstów błagających o miłość, jaki czytałem. Weźcie mu zasubskrybujcie te listy, proszę. Witam i ja. Na kanale u Szusta Coelho od dawna. Właśnie leżę na kanapie, jem czekoladę, a jutro rano pobiegam, to się spali. Mam 20 lat, a o mojej przyszłości kuzyn mówi prezes w ramach wolontariatu. Pozdrawiam. Daria, dwie informacje. Po pierwsze, zobaczcie sobie taki obrazek Szusta Coelho, który ktoś kiedyś zrobił, jest genialny. A po drugie, Daria, uwierz mi, ja stosuję tę metodę od lat, czyli zjem sobie wieczorem, a rano pobiegam, skończysz wyglądając tak jak ja. Nieciekawe, myślę, że aktorzysz. Ciekawy sposób na oglądalność, ale z wiarą to ma pan niewiele wspólnego. Gadanie bzdur o czarodziejach. Szkoda czasu na oglądanie. Kurde, chyba sobie oplułem ten. Witam, jestem Patrycja, mam 27 lat, mieszkam w Niemczech, w Hamburgu i studiuję slawistykę. W Niemczech slawistykę? Uwielbiam czytać, podróżować, dobre filmy i muzykę. Na langustę natrafiłam kilka lat temu poprzez serię Kundel Przydrożny. Od tego czasu jestem wielbicielką ojca Adama. Bardzo słusznie. Nie wiem, czy ktokolwiek przeczyta mój komentarz, bo przy 3084 komentarzach szanse są dość małe. O tych szansach to słyszałem taki super tekst. Mianowicie, wiecie, że jak się czasem jest na drugim końcu świata i się spotka kogoś, kogo się nie spodziewało, że się spotka, nie? Na przykład w Ameryce Południowej spotykasz swojego sąsiada z Wąchocka, to się mówi, matko, jaki ten świat mały! I słyszałem genialną odpowiedź na to, nie mówi się, matko, jaki ten świat mały, tylko mówi się, świat nie jest mały, to elity są wąskie. Głodnemu chleb na myśli. Ksiądz zaprasza na kanapę, a ja myślę, kuchnia, to chyba będziemy robić kanapkę. Nie rozumiem tego ciągu wydarzeń. Kiedyś ktoś mi mówił, że mózg kobiety wygląda, że mózg kobiety wygląda w taki sposób, że są dwie półkule oddzielone taką przepaścią, nie? I to jest tak, że myśl biegnie jedną półkulą, biegnie, wyskakuje z tego jednego brzegu i potem tak leci, gdzieś się złapie. No i w końcu się łapie jakiegoś jednego miejsca i tam spada ta myśl. Dlatego facet słucha tego i mówi, kurde, o czym ona gada. Więc ja nie wiem, jak to się dzieje, ale muszę powiedzieć jedno. Mnie się każde słowo kojarzy z kanapką. Więc może mam trochę kobiecego mózgu. Witam. Adam Szustak to moja trauma z dzieciństwa.
szkole podstawowej właśnie chłopiec o tym imieniu i nazwisku lał mnie prawie na każdej przerwie. Oczywiście to inny szóstak niż ten duchowny. Jak się domyślacie, szkoły i tego łobuza bardzo nie lubiłem, bałem się. Nie wiem, może chodziliśmy razem do szkoły i bardzo możliwe, że cię lałem, bo mi się zdarzało, aczkolwiek zaznaczam, biłem się wielokrotnie w szkole, ale zawsze i w każdym wypadku, tylko w jednym, że tak powiem, wariancie. Mianowicie biłem się o dziewczyny. Cześć wszystkim! Jest jeszcze miejsce na kanapie, prawda? Oczywiście, że jest. Miło was poznać. Ja mam na imię Monika, mam 35 lat, mieszkam od 3 lat sama w Warszawie. Na palmie z langustą od roku. Pracuję na lotnisku, sprzątam. Pozdrawiam. Monia, praca moich marzeń. Tak jak kiedyś mówiłem, chciałem pracować albo w Tesco na magazynie, albo na lotnisku, szczególnie żeby sprzątać. Poważnie. Monia, będę na lotnisku pojutrze, prawdopodobnie gdzieś w okolicach godziny chyba 10, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewny. A nuż, może się gdzieś spotkamy z... Matko, tylko jak teraz tam się zwali jakoś Warszawa. Nie słuchajcie tego, to jest tylko dla Moni. Moi drodzy, jeszcze jeden komentarz, tym razem na poważnie. Chciałbym jeden na poważnie, żebyście jakiekolwiek dobro i owoc z tego wynieśli. Ja sobie przycupnę na boku tej kanapy. Tydzień temu w moim życiu wydarzyło się coś, co sprawiło, że obecnie stronię od towarzystwa ludzi. Straciłam dziecko. Byłam w 13 tygodniu ciąży, kiedy dowiedziałam się, że maleństwo, które od kwietnia nosiłam pod sercem, ma śmiertelną wadę i w zasadzie jego organizm w ogóle nie funkcjonuje. To był dla mnie cios prosto w serce. Bardzo się wtedy pokłóciłam z Panem Bogiem. Płakałam, lamentowałam i wrzeszczałam na Niego. Żądałam, żeby mi wyjaśnił, dlaczego mnie tak doświadcza, co ja Mu takiego zrobiłam. Przecież zawsze byłam Mu posłuszna, byłam blisko Niego, a On milczał. Tym milczeniem sprawiał mi jeszcze większy ból. Tam dalej jeszcze jest historia opisana. Kasieńko droga, i też wszystkie inne mamy, i też wszyscy inni tatowie, którzy straciliście dzieci jeszcze przed urodzeniem, albo jakoś małe dzieci po urodzeniu. Chciałbym tak na poważnie tylko dwie bardzo krótkie informacje. Po pierwsze, Pan Bóg nie ma z tym nic wspólnego. To nie Pan Bóg wam zabrał te dzieci. Pan Bóg jeszcze bardziej jest, że tak powiem, zrozpaczony, chociaż on nie jest zrozpaczony, bo w nim jest nieskończona nadzieja. Ale Pan Bóg cierpi nad tym złem, bo to jest ogromne zło, które się wydarzyło, tak samo jak i wy. To nie Pan Bóg. A po drugie, i to najważniejsze, wasze dzieci żyją. Wasze dzieci żyją, mają się najlepiej na świecie, dlatego że są w najlepszych rękach na świecie. Mają tatę takiego, że z całym szacunkiem do was wszyscy tatowie, nie wątpię, że jesteście albo możecie być genialnymi tatami, to jednak te wasze dzieci są w tej chwili w rękach u absolutnie najgenialniejszego taty świata. I wasze dzieci żyją, patrzą na was, dlatego że jest obcowanie świętych, a one tam są. Patrzą na was, nie mogą za Chiny dojść, dlaczego wy jesteście smutni, dlatego że one są całe uchachane. A po drugie, jak kiedyś pójdziecie do nieba, to drzwi wam otworzy nie święty Piotr, tylko drzwi wam otworzy wasza córka albo wasz syn. I powie, chodź mama i tata, teraz ci wszystko wytłumaczę, bo ja tu już wszystko wiem, bo ja tu od dawna mieszkam. Kochani, nie chcę, broń Boże, banalizować tego strasznie trudnego i ciężkiego doświadczenia, ale wasze kochane dzieci żyją, żyją. I kiedy was będą pytać, ile macie dzieci, zawsze mówcie o wszystkich. Również o tych, które już są tam, ale żyją, tylko są tam. Kochani, nie mam bladego pojęcia, czy to miało jakiś sens i czy w ogóle to tak miało być, ale tak mówiłem, to jest odcinek przechodni. Teraz będzie druga część, taka troszeczkę mam do was taką prośbę. Ja wam w odcinku w czwartek, jak się będę z wami żegnał w Polsce, wytłumaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało internetowo teraz, w sensie jak będzie z tymi filmikami na Languście. Ale jest u mnie taka nieprzeparta chęć, żeby znowu zrobić taką długotrwałą, codzienną, poranną, jakąś taką serię na obudzenie, taką jak było jeszcze 5 minutek. Mam już pewien pomysł, od dawna zresztą, i to możliwe, że to ruszy w ogóle już za parę dni. Tylko zastanawiam się po pierwsze, czy chcecie, bo jakieś tam filmy wieczorem też będą, nie? Więc czy mają być wieczorem i rano. I tak pewnie zrobię, tak będę chciał, ale czy chcecie? Jak się pojawi 20 tysięcy kciuków w górę, to wtedy będę przekonany, że chcecie. A po drugie, mam jakiś taki problem z tytułem, w takim sensie, bo mam dwa tytuły w głowie. Jeden to jest oczywiście Teleranek. A drugi to jest Dżemka.
Ale może macie jakiś pomysł. W sensie chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł, jak mogłaby się nazywać poranna seria. Dobrze by było, żeby w tym tytule było coś związanego właśnie ze wstawaniem, z budzeniem, z potrząśnięciem i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli byście chcieli taką poranną serię, żebyście mieli takiego porannego kopa od langusty codziennie, to zapraszam, żeby tam popisać w komentarzach. Po pierwsze, czy chcecie, a po drugie, może macie jakiś pomysł na tytuł. Jak nie znajdę żadnego innego fajnego tytułu, to będzie albo Teleranek, albo Dżemka. Ale może wymyślicie jakiś super ekstra cool tytuł, no i wtedy ja go wykorzystam i będziecie dumni, że wasz tytuł jest na languście, a to duma nie lada. Dobra, to byłoby tyle na dzisiaj. Jak zawsze było mi się absolutnie przemiło z wami spotkać. Mam nadzieję, do zobaczenia w czwartek w odcinku polsko-pożegnalnym. I żeby nie zapomnieć, można...